O kurwa, nareszcie w domu. Zara, pohejtujemy. Jeszcze tylko piwko. No halo. Kurwa, Janusz, dzisiaj pastuje Passata. Nie przyjadę z tobą pohejtować. Kurwa, no. To nie, to bimbrem śmierdzi jakimś. O jest, nasza Polska czysta. Teraz pohejtujemy. Całe to południe mam do hejtowania. Ale się na nich powyżywa. Co by tu napisać? Ma lepiej ode mnie, no. To nie, tak nie może być. No nerwy nie biorą. Ja mu zaraz pocisnę, on ma życie, a ja nie? Jak to możliwe, ty? Słuchajcie, moi drodzy, tak teraz całkiem serio, po tym przydługim wstępie, trochę wena mnie naszła, widzicie, robiłem to w zasadzie na kolanie, ale nie o to chodzi. Do nagrania tego odcinka skłonił mnie pewien zabawny wczorajszy hejt, komentarz, zależnie jak tam zwał, tak tam zwał, i pozwolę sobie go przytoczyć i troszeczkę może, nie wiem, pośmiać się z tego, powiedzieć wam, jak to wygląda od strony YouTube'owej. Czasami moderatorzy moi usuwają takie kwiatuszki, aczkolwiek ten zastrzegłem, że ma zostać, ponieważ nie sądzę, żeby pod tym mogła się zrobić gówno burza, ponieważ jest to tak... Zresztą sami zobaczycie, o co chodzi. Zobaczcie, moi drodzy, przełączamy się na drugi ekran i widzimy tutaj piękna wiadomość od pewnego mojego widza. Tutaj oczywiście widzicie, macie coś takiego jak pani żona, wyraz, który często się tutaj w tym wszystkim powtarza, i chciałem zobaczyć, czy istnieje coś takiego jak pani żona, ale Google jednak jest bezradny, nie ma takiego słowa jak pani żona, więc no dobra, ale to nie o tym temat. Koleś mnie jedzie i próbuje łapać za jakieś słówka, a sam pisze słowa, które nie istnieją? No nie wiem. Zobaczymy. Mam kilkadziesiąt uwag do tego nagrania, to sobie napiszę najdłuższy komentarz. No, najdłuższy on nie będzie, no ale prawdopodobnie pod tym filmem będzie on najdłuższy. Jedziemy. Ogólnie jest to film, tak jeszcze ku wstępowi powiem, jest to film taki w formie luźnego vloga, który nagrywałem będąc w Krakowie. To jest wersja taka dosyć mocno skrócona tego, co tam się działo, ponieważ na moim drugim kanale, na kreatywnym vlogu, w zasadzie na tym kanale ten film teraz jest, czyli na kreatywnym vlogu, pojawi się już niebawem wersja taka dłuższa, bo lubicie vlogi, więc będzie vlogowo. Tutaj było bardziej tak pokazanie kawałek Krakowa i całych tego mityta, na którym byłem, ale zobaczymy, po kolei jedziemy. W ogóle podziwiam, że komuś chciało się coś takiego robić, wypisywać. No nie wiem, jakbym był szczęśliwym człowiekiem, miałbym co robić, to bym wolał, nie wiem, spędzić ten czas z rodziną, z żoną, porobić coś kreatywnego, a nie poświęcać, no, kilkadziesiąt ładnych minut na, w zasadzie nawet na nie wiem co, bo to nie wiem, czy to jest czepianie się, no to jest taki typowy hejt, mi się wydaje, bo to nie jest nawet jakieś czepianie się, tutaj nie znalazłem żadnego czegoś konstruktywnego, ale póki co ja to czytałem tylko i wyłącznie tak
patrzyłem na minutę, co jest napisane i na opis tego, ale nie weryfikowałem, co jest na nagraniu, ponieważ no, nie miałem czasu na to. No ale teraz poświęcę sobie, tak postaram się, żeby to było szybko, nie będę się też nad tym zbytnio rozwodził. Zobaczymy, co tutaj kolega powypisywał. 045. W jakimś hotelu potem będziesz narzekał, że nie umiesz wrócić do hotelu, bo nie znasz jego nazwy ani adresu. Zobaczmy, co ja tutaj mówiłem. Byliśmy w jakimś hotelu, a później idziemy trochę podwiedzać Kraków, ponieważ już dawno, dawno nie byliśmy. Ostatnio to chyba na wycieczce szkolnej. No tak, jakiś hotel, ale zauważ, że ja w tym hotelu w tym momencie siedzę, a później będę narzekał, że nie umiem wrócić do hotelu. Ale ja ani razu nie mówiłem, że mam problem, żebym wrócił do tego hotelu, a nawet jeżeli bym tak mówił, to o czym to świadczy? 1.17. Waść siedzisz jak pasza. Nie znam takiego czegoś. A pani żona, czyli to chyba rozumiem, że chodzi o żonę, haruje, wiesza, układa dzieci, przygotowuje. Zobaczmy to. Tak, siedzę, a żona przygotowała ubrania, które za chwileczkę ja powiesiłem, ponieważ żona nie dosięgnęła, żeby dać to na okno. O nie! Kasa była jaka, powiesz. Ale to jest w ogóle rozpieprz umysłowy. Waś siedzisz, jak nagrywam vloga, to co mam robić? Wiecie co, po prostu są momenty, w których albo kolego napisałeś to wszystko, nie wiem, dla żartów, albo to jest tak bzdurne i głupie, że nie jestem w stanie się odnieść do tego. No jak nagrywam vloga, to jak mam cokolwiek robić? Mogłem stać i nagrywać tego vloga, jeżeli to by ci ulżyło. W ogóle pomóżcie mi zrozumieć. Nie wiem, nie rozumiem, po prostu nie rozumiem. Jak nagrywam vloga, to siedzę i nagrywam swoją twarz i coś komentuję. Przekazuję wam jakieś informacje, pokazuję wam jakąś relację, jak to gdzieś wygląda, więc nie umiem się do tego nawet odnieść, ale dobra, jedziemy. Jeszcze jej głowę zawracasz planowaniem wycieczki. Zaraz zobaczymy, co to jest. 1.06. Trochę niespójnie w kolejności, bo tutaj skaczesz czasem, ale okej, dobra. Kraków na miasto? Zjeść coś? Aha, zawracam głowę żonie tym, że zapytałem się, czy idziemy na miasto na Kraków i czy chce ona coś zjeść. O kurwa! I czy jest głodna. Kawał bydlaka ze mnie. Jak ja mogłem ją zapytać, czy jest głodna? Dalej, 1.28, ciężka trasa, cały czas jeżdżę po Polsce, tygodniowo, czasem 5000 km od Żywca po Białystok, nigdy nie narzekałem na trasę, jeździsz, stoisz w korku, użerasz się z debilami, uciekasz przed motocyklami? Jakoś mi się nie zdarzyło uciekać przed motocyklami, nie wiem, czemu miałbym przed nim uciekać, no ale okej. Norma, co w tym ciężkiego? Zobaczmy, do czego to się odnosi. 1.28. Nawet raz była potrzeba wyjścia z auta i wyperswadowania komuś czegoś. Zresztą chyba filmik nagrała żona, tak? No dobra. Rozumiem, kolego, że jeżeli jeździsz po 5000 tygodniowo, to jesteś zawodowym kierowcą, więc nie wiem, dlaczego miałbyś narzekać na swoją pracę. Chyba sam ją wybrałeś, sam się chyba kształciłeś w tym kierunku, żeby być zawodowym kierowcą, to okej, masz prawo nie narzekać. A ja mam prawo narzekać, jeżeli ktoś przy dużej prędkości zajeżdża mi drogę na chama, powodując prawie wypadek, przy tych prędkościach byłby to wypadek śmiertelny, i nagrałem to, mam to na rejestratorze, prawdopodobnie to nagranie też umieszczę w sieci, a kolejna kwestia jest taka, że koleś, mimo tego, że go strąbiłem i później jechałem za nim przez 40 km, żeby go właśnie, tak jak widziałeś, dorwać, koleś podobną sytuację powtórzył, mam to na rejestratorze, 3 albo 4-krotnie, ładując się w ludzi i prawie stwarzając wypadek. Więc może ty takie rzeczy olewasz, może takie rzeczy ciebie ogólnie nie denerwują, ale wydaje mi się, że jeżeli wszyscy będą podchodzili do tego tak, że co najwyżej użyją klaksonu i oleją takiego typa, to on w końcu kogoś zabije, a ciuliak jeszcze siebie tylko zabije. Ale ten człowiek jechał z żoną i z dwójką również dzieci. I jeszcze kogoś innego może wziąć ze sobą. Więc wiesz co, jeżeli jesteś ignorantem i olewasz takie sytuacje, to twoja sprawa. Jeżeli boisz się do kogoś wyjść, to twoja sprawa. Ja zauważ, żona też nagrywała, bo gdyby ten człowiek mnie pierwszy ruszył, to sytuacja by się skończyła inaczej. Ja ogólnie pierwszy w bójki się nie wdaję.
Ale widzisz, ja nie mogę narzekać według ciebie. Drogę powrotną tylko powiem tyle, że miałem 7 godzin i nie mogę na to też narzekać, że stałem w korkach, że były beznadziejne korki, że autostrada jest płatna i płacę za to, że stoję. Nie mogę narzekać? Sorry, mogę, po to mam tego vloga. Zobaczymy, co tam dalej. Aha, że nie mogłem narzekać, że ciężka trasa i nie miałem prawa być zmęczony. No to już mamy za sobą. Gdybyś tak na drodze podszedł do mojego auta z jakimiś uwagami, to bym panu gazem po oczach, z piąchy w nery i pałą przez plecy. Nawet byś pan nie zauważył, a leżałbyś na asfalcie na oczach swoich dzieci. I po co to? Więc powiem tak, gdybyś tak po pierwsze zrobił, to byś za to odpowiadał. Ale uprzedzę cię, że nie zdążyłbyś tego zrobić i zapewniam cię, żebyś tego nie zdążył zrobić. Także nie hojracz, bo przez internet wiesz, każdy tak potrafi sobie napisać, że łohoho, jaki to ja jestem. Też mam gaz przy sobie, jeżeli chcesz. Jeszcze wiesz, ten gaz trzeba umieć używać. Zależy, jaki masz gaz, bo jeżeli masz to jakieś całe NATO z giełdy i tak dalej, to my tym się psikaliśmy w liceum w szatniach dla żartów. Więc jeżeli chcesz porządny gaz, to poczytaj sobie. Gaz ma termin ważności. To się wymienia co chyba najdłużej. To jest Cyber Ready czy coś. One mają po 3 lata termin ważności. Poczytaj sobie o gazach. Zobacz, jak się ich używa i zauważ, że one nie zawsze działają. Ale nie o tym będziemy mówili. To machanie z walizką to jest taksówka. Może kiedyś słyszałeś taki samochód z kierowcą, co za kasę cię zawiezie na miejsce. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Nie słyszałem o samochodzie, co mnie wiezie gdzieś na miejsce. Nie wiem, co to znaczy. A to machanie z taksówką. No widzisz, coś mi powiedziałeś, tylko nie wiem, czemu w tak szyderczy sposób. Nie wiedziałem, co to jest. Naprawdę nie wiedziałem. No dobra. 2.14. Nie można. Czego nie można? Lejonki to można przerobić. Słuchajcie, taka... Aha, nie można windy przerobić na lejonki. Nie! No to fajnie. To fajnie, to się dowiedziałem czegoś. Super. Gdy korzysta się z darmowego, to tak bywa. Aktualizowana AM raczej tak nie robi i właśnie za to się płaci. Co to jest? Co to jest AM? Nie wiem, ale za czym o co w ogóle chodzi? I myśleliśmy, że będziemy o tam. Zobaczcie. Tam. AM może automapa. A wiesz co, to chodzi. No zresztą, no co ja ci mam odpowiedzieć? To jest po prostu GPS ci pokazuje lokalizację w jakimś tam obszarze. Jeżeli to jest 20 metrów obok, to nie zawsze będzie to dobrze widoczne. Tym bardziej, że tutaj nie ma dojazdu z, jak to się mówi, z ulicy, tylko po prostu to jest tak jakby przez podwórko trzeba wjechać, więc... A okej, okay, dobra. Znowu Waś siedzisz, a żona biega pytać o adres. Zobaczymy, o co chodzi. Zapytać, czy to jest ten hotel, to pani mówiła, że tutaj nie ma innego hotelu i że to tu... Aha, słuchaj, ja zapomniałem. Wiesz co, może ty jesteś feministą i nie jesteś za równouprawnieniem kobiet. Znaczy, mi się wydaje, że kobiety chyba mają raczej równouprawnienie, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ja jestem kierowcą, mam włączony samochód, włączoną klimatyzację po to, żeby dzieciom nie było gorąco, dzieci śpią, to słabo by było zostawić auto bez kierowcy w miejscu takim, a nie innym, bo nie dało się tam zatrzymać i co? Nie wiem w ogóle, o co ci chodzi. No więc zły jestem, bo ja siedzę na dupie, a żona poszła zapytać. W zasadzie nie poszła zapytać o adres, tylko poszła się potwierdzić bądź nie potwierdzić tego, czy to jest ten hotel, ale... No cóż. 2.56. Jak było zarezerwowane i zapłacone, to nie było adresu, nazwy hotelu, numeru telefonu. Był adres i była nazwa hotelu. I taką właśnie nazwę hotelu wpisaliśmy i dojechaliśmy pod ten drugi budynek, jak już przed chwileczką mówiłem. Bo one są praktycznie obok siebie. Ten drugi budynek jest za nim. Ciężko to tak zrozumieć, że mapa czasami pokaże coś kawałeczek dalej, o parę metrów. Tu się załamałem. Po co pan masz ten GPS? Gdzie się, kolego, załamałeś? Po co ty masz taki film, jak się załamujesz? To gdzie? Później się zapytałem przechodnia, przepraszam, gdzie ja jestem. To się okazało, że jesteśmy w Nowej Hucie. No tak, czekajcie raz. I o co chodzi? Znowu siedzisz, a żona mi... Nie, czekaj. To po co pan masz ten GPS? Ale... popełniłem błąd i wpisałem, pierw chciałem na stary rynek trafić do Krakowa, a później chciałem na Wawel i on mi zaznaczył pojkę od
Wawela, od Wawelu do nowego, do Starego Miasta. To był mój błąd, a później GPS-a nie mogłem już odpalić, ponieważ prowadziłem dla was live'a. Ale nie wiem, kogoś to boli chyba, że tak się stało. A my czarno się po prostu przeszliśmy i mamy z tego fajne wspomnienie, no ale okej. I znowu król siedzi, okularki, kamerka, a jakaś poniżona, pani żona, wózek i dźwiga dzieciaki. Zobaczmy tą makabrę. Matko. Panie, przepraszam, gdzie ja jestem? To się okazało, że jesteśmy w nowej... Żona wyjęła dziecko z wózka. O ja pierdziele. A ja jestem kozak. Nie, no naprawdę, mi się wydaje, że kobiety to powinny w ogóle chyba według ciebie być ubezwłasnowolnione, nic nie robić, siedzieć, a w zasadzie też może nie siedzieć, bo dostaną hemoroidów. No nie wiem, takie bzdury wypisujesz, że nawet nie wiem, jak to po prostu skomentować, nie wiem, po prostu, nie wiem, no załamuję się, no nie wiem, jeżeli to byłby jakiś argument typu, chociażbyś mi napisał, nie wiem, ty chuju, to bym coś ci odpowiedział. Ożeż ty chuju. Na to, na takie coś, no... no to co ja ci mam powiedzieć, no? 3,50, Kraków, miasto tysiąca restauracji. Zamiast zjeść coś dobrego, to kebab z budy. I do tego też się już ustosunkowywałem i mówiłem to w filmie. Ale nie wiem, czy ja się mam z tego tłumaczyć. Nie, a czekajcie, zacznijmy, czy o tą minutę chodzi, co ja myślę w ogóle. Ja stwierdziłem... Tak, tutaj, że jesteśmy na kebabie. Wracaliśmy się, rano, od rana nie jadłem nic, żona też w zasadzie prawie nic nie jadła i byliśmy głodni, to było najbliższe co znaleźliśmy i kupiliśmy po prostu kebaba i pojechaliśmy dalej do miasta. GPS pokazywał ponad pół godziny jazdy, musiałem jeszcze jechać na CPN, więc po prostu zjedliśmy pierwsze co było pod ręką, żeby nie zawalać sobie dnia, bo jakbym miał jechać teraz na stary rynek, szukać jakiejś jeszcze restauracji, zeszłoby nam tyle czasu, jeszcze czekanie w restauracji jest dłuższe niż kebab, więc byśmy stracili praktycznie dużo czasu, który woleliśmy poświęcić na, nie wiem, zwiedzanie Wawela. Wawla. Wafla. O, czekaj, za to też się zaraz przyrąbiesz, że tak mówię. Ja zjadłem zapiekankę, a pani żona też bez żarcia cały dzień? A czemu też bez żarcia, skoro zjadłem ja zapiekankę, to nie byłem bez żarcia cały dzień, jak to mówisz? Zapiekankę dzisiaj o której? O 9 rano jest. Jest 16, więc warto... Więc czekaj, nie wiem w ogóle o co chodzi. Po prostu powinienem powiedzieć, był... Co jadła żona też i o której godzinie, czy co to ma być zaczepianie się, co to, nie rozumiem, nie wiem, może jestem za głupi, nie rozumiem o co chodzi. Nie wiadomo kurwa o co chodzi. Załamałem się po raz drugi, jak to w drogę autem z dziećmi bez kasy, skrajny brak odpowiedzialności. Już patrzymy. Gotówki nie mieliśmy, ale bankomat był niedaleko. Tak, powiedziałem, że nie mieliśmy gotówki, ale... Ale weź, genialny kolego, pod uwagę to, że ja w trasie miałem gotówkę. Ja już przyjechałem i wydałem gotówkę, bo musiałem dopłacić chociażby kilkaset złotych do hotelu. I wydaliśmy gotówkę już. Wcześniej jeszcze tankowaliśmy w Krakowie. Więc nie wiem, chcesz mi zaglądać w portfel? Mam się z tobą rozliczać? Poza tym, wiesz, jest coś takiego jak karta, którą można praktycznie wszędzie płacić. Telefonem można wszędzie płacić. Blikiem można wszędzie płacić. Nie zawsze gotówka jest potrzebna. I ja nie zawsze wożę gotówkę całą na wakacje, którą potrzebuję. W zasadzie wożę tylko zawsze kilkaset złotych ze sobą. Ale czemu ja się w ogóle spowiadam? To jest moja sprawa, co ja robię teraz z pieniędzmi. Skrajny brak odpowiedzialności. No dobra, dzięki, że mnie oceniłeś. Po całym dniu haratania o 16 dopiero wyruszacie na wycieczkę po mieście. Zobaczymy, o co chodzi. Czy tylko ja mam zawsze problem z wyjęciem takich serwetek? Tak staram się znaleźć jakiś środek, ale... Tutaj mówiłem o serwetkach, ale pewnie chodziło ci o kawałek, gdzie mówiłem, że przyjechaliśmy o którejś tam godzinie i dopiero ruszamy na miasto. Tak, ponieważ ja nie dojechałem wcale tam rano. Dojechałem gdzieś o godzinie, nie pamiętam, już 14. Później musiałem się zabukować w hotelu, rozpakować rzeczy, rozłożyć łóżko dla dziecka. W zasadzie nie, to żona wszystko robiła, bo ja siedziałem, nagrywałem vloga w twoim mniemaniu, bo ty oceniasz tylko po tym, co widzisz w danym momencie na kadrze. A na kadrze ja nie jestem w stanie coś innego robić, niż tylko na przykład zdawać relacje, więc no to wszystko robiła żona. Dalej. Płotek. Nie da. Tam nie ma. Dobra, tutaj przejścia. Wam mówiłem, że nie ma przejścia, ale czekajcie, zobaczymy jedną pasy. Rzecz. Ale z wózkiem tam nie dojdę. Tu kolega chyba napisał, że tu jest trawnik, tak? Niedozwolonym. Nie, tam jest wysypane kamienie są jakieś, ale zaraz zobaczymy.
co ty tutaj napisałeś. Ten płotek właśnie po to jest, aby każdy cieć, który tam się zatrzyma, nie przechodził po trawniku na chodnik, bo nie byłoby wtedy trawnika. Teraz zatkajcie dzieciom uszy, jeżeli to oglądacie z dziećmi, ale na chuj mnie trawnik, panie, tam jest potrzebny. Jest tam parking, jest tam miejsce wyznaczone, w którym mogę się zatrzymać, tak? Tak. I teraz z tego parkingu chcę dojść na którąkolwiek chodnik, już nie gra mi roli, czy ten bliższy, czy dalszy, drogą bezpieczną. I nie ma tam takiego dojścia. Ponieważ jakiś debil postawił tam płotek i zasypał to kamieniami. Nic tam nie rośnie, nie ma tam żadnego trawnika, tylko jest po prostu płotek. I co muszę zrobić? Przejść na drugą stronę, na przypał, bo tak naprawdę w tym miejscu mogę dostać mandat za przejście, ponieważ w pobliżu 100 metrów mam pasy. Jeżeli z tego co wnioskuję jesteś zawodowym kierowcą, to powinieneś o tym wiedzieć, jakie są przepisy. Więc ja tej sytuacji nie rozumiem. Chciałbym się zatrzymać na parkingu i po prostu móc bezpiecznie przejść z dwójką dzieci i z żoną na chodnik. Tam takiej możliwości nie ma. No dobra. 601. Znów pan mąż. Czekaj, może takie słowo chociaż jest w Google. Pan mąż. Nie ma. Nie ma takiego słowa. No dobra. Pan mąż się bawi kamerką, a pani żona dwoje dzieci na głowie. Zaczynam współczuć tej kobiecie. Zobaczmy ten straszliwy urywek. A, to jest straszna sytuacja, faktycznie. Żona chciała mieć zdjęcie z dwójką dzieci pod tą bramą. No tak było. Nie zmyślam. Nie wiem, kolego. Nie wiem, może warto się wybrać do jakiegoś lekarza, no bo to, co ty piszesz i wyciągasz wnioski na podstawie tego, że żona chciała mieć zdjęcie z dwójką dzieci i że ona ma je ciągle na głowie, no to jest... No... No chyba, że to wszystko to jest jeden wielki troll i pisałeś to dla jaj, no to wtedy jestem zrozumieć. Jeżeli nie, no to naprawdę współczuję. Jeżeli ty współczujesz tej kobiecie, to jeżeli ty masz takie podejście, że ona poszła na zdjęcie z dwójką dzieci, ty jej współczujesz, czy ja współczuję twojej kobiecie, jak ty ją musisz traktować. Bo jest chyba ubezwłasnowolniona z tego tutaj wynika. Ale dobra, 5 minut to za długo. Gdzie ty żyjesz? W Hell's Kitchen. Się czeka po 2 godziny na przystawkę. Tu się pewnie czekasz, że powiedziałem, że się czekało w Pizza Hut. Dobra, po pierwsze nie wiem, co to jest jakiś Hell's Kitchen, ale jeżeli w jakimśkolwiek miejscu miałbym marnować swój czas i czekać 2 godziny na przystawkę, to bym poszedł i zjadł, nie wiem, kromkę chleba albo bułkę kupił suchą i z mlekiem ją zjadł. Bo nie jadę po to na wakacje, żeby spędzić ten czas wyszukując restauracji i czekając 2 godziny na przystawkę, więc nie wiem, z czapy argument. Czy 5 minut to za długo? No dosyć długo czekaliśmy 5 minut na to, żeby w ogóle ktoś do nas podszedł i nam powiedział, że nie ma miejsca, bo tam w Pizza Hut nie da się wejść i usiąść, jeżeli się znajdzie miejsce, tylko coś takiego, więc mógł pan wcześniej podejść i powiedzieć, że piętro wyżej, czy gdzieś nie ma miejsca, bo ja nie byłem w stanie widzieć tego wszystkiego, no ale nie mniejsza o to. 11.24, nie możesz na to patrzeć, a jednak tam idziesz. W Krakowie tu wszystkie kuchnie świata są. Trzeba było zapytać kogoś. Na pewno poleciłby smaczne, niedrogie jedzonko na mieście. Węgierskie, pyszne mięska z sosami, kluchy, kapustki. Bla, 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 bla. To pan, panie kreatorze, to niby kreatywny. Zamiast do zastawionego stołu idziesz jeść do śmietnika. Wstyd. Shame. Oglądacie Grę o Tron? Nie no, co ci mam na to odpowiedzieć? Myślisz, że ja mam czas, żeby latać i szukać po Krakowie, albo jechać na drugi koniec, szukać jakiegoś bakłażana faszerowanego mięsem, albo coś? No stary, jestem na wakacjach, chcę po prostu zjeść i iść robić to, co robię. Byłem na evencie, chciałem się z niego troszeczkę wyrwać. Myślałem, że w dużym centrum handlowym można będzie kupić coś względnie normalnego do jedzenia. Okazało się, że w Pizza Hut na przykład nie było miejsca, w jakiejś innej restauracji nie było miejsca, więc poszedłem, zjadłem to, co mogłem i wróciłem na event. A co, miałem jechać na drugi koniec przez, tam mi chyba pokazywało, do Starego Krakowa, nie wiem, 20 minut, zjeść coś, czekać pewnie przez 2 godziny, tak jak ty to wcześniej pisałeś, później wracać się i okazałoby się, że event już jest skończony. Kolejny raz pytam, 12.25, w ogóle zacznę, dobra, o co chodzi? Przeczytałem.
Aha, już wiem, o co chodzi. Kolejny raz pytam, po co panu GPS i kamerka? No bo czytać to trzeba się uczyć, trudne. Ale fotę zrobić albo punkt GPS ustawić, to chyba umie. Nie umie. Nie wiem, co to jest w ogóle GPS? Jak GLONASSa używam, nie wiem, co to jest GPS. Nie umiem, głupi jestem po prostu, widzisz. Nie znam się. Dobra, tutaj znowuż śmieciowe zżarcie z food trucka, no to mi się nawet nie chce komentować, no nie wiem, czy ty mnie rozliczasz, czy mi zabraniasz, czy co, no okej, dobra. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale to impra dla dzieci jest chyba. Poczytaj sobie, co to jest, jeżeli nie wiesz, i wtedy porozmawiamy, no co ja mam z tobą dyskutować w tym momencie, no. Impra dla dzieci, no tak. Powiedz to Darwinom, którzy byli na tej imprezie, że to jest impra dla dzieci, po cholerę oni tam mówią, na przykład przychodzili przykładowo Darwinom. Opowieść właśnie żony uratowała ten film, warto myśleć, jak sobie widzisz, że dokładnie oglądałem ten film. No wiesz, dokładnie oglądać, a zrozumieć, to są dwie różne rzeczy. Właśnie to nie wiem po co, chyba jest fajne, nie wiem, nie sądzę. A jak tu już jestem, to zapytam, nie boli cię głowa od tych słuchawek? Bo jak przez dłuższą chwilę słucham muzyczki, która ma więcej basu, to zaczyna mnie boleć skronie i zęby. Ale zauważ, że te słuchawki w ogóle, nie wiem, czy ty też masz takie słuchawki, bo te słuchawki nie działają tak, że one są w uchu, tylko one idą po kościach dźwięk. Ja mam zawsze cicho jakąś muzykę w tle wyrzuconą i nie ma tam jakichś basów czy czegokolwiek, co by mnie miało boleć, głowa. Nie, nie boli mnie. Czy używasz tylko tego zestawu jako hands-free do rozmów telefonicznych? Też używam do tego, ale nie tylko. Powiem wam, że takie komentarze czasami się zdarzają. Tak teraz jeszcze przeglądam. Tak z ciekawości, ty masz zapięte pasy, dzieci mają zapięte pasy, a żona nie. Dlaczego? Ty chcesz żyć, chcesz, aby dzieci żyły, a żony masz dość. No właśnie, to są takie właśnie komentarze typu właśnie coś, co jest wyrwane z kontekstu. Nie znacie sytuacji, nie wiecie, jak to wygląda. A oceniacie po kawałku kadru. Więc moi drodzy, po prostu czasami załamuję ręce. Takich akurat kwiatuszków, jak tutaj kolega Half Trader napisał, to akurat rzadko mi się zdarzają, żeby ktoś poświęcił tyle czasu na nieproduktywne pisanie śmieci. Więc aż nagrałem sobie taki krótki odcinek. Miałem to w zasadzie zrobić na live, ale później stwierdziłem, że nagram taką głupią wstawkę na początek. Dlatego nagrałem to dopiero teraz, szybciutko to zmontuję i takie odprężenie dla mojego umysłu, bo powiem wam, że wbrew pozorom takie coś jest śmieszne. No bo to jest śmieszne, dla mnie przynajmniej. A jeżeli ktoś myśli, że na przykład jakiś nawet większy hejt czy coś jest w stanie jakiegoś twórcę dotknąć, to uważam, że ktoś, kto tworzy coś na YouTubie, myśli o tym jakoś tam na serio, tworzy ten content, a nie tam for fun, że nagram sobie filmik raz na dwa lata, to jest uodporniony na takie coś. No może nie licząc, nie wiem, jakichś dzieciaków, bo wiadomo, że mają wtedy jakąś słabszą psychikę, bardzo się przejmują opinią innych, może nie mają swojego poczucia wartości. No wiadomo, dziecko w fazie rozwoju ma takie różne akcje. Może takie dziecko to dotknąć i tak naprawdę możecie zniszczyć komuś jakąś pasję bądź kanał, więc zanim napiszecie takie bzdury, to po prostu przemyślcie to trochę, bo to takie pieprzenie 3x3 to jest słabe. A dla kogoś takiego jak ja na przykład, czy coś, no spotkanie się z hejtem to jest coś, nie wiem, normalnego, to jest część tworzenia kanału, więc jeżeli chcesz jakiś hejt, nie mówię teraz już konkretnie tutaj do kolegi, tylko do wszystkich, jeżeli chcesz jakoś zhejtować, to takie zwykłe pisanie typu danie łapki w dół tam, czy po prostu pisanie jakiejś mowy, czy coś, to jest śmieszne, to twórców nie rusza, raczej jest w formie, patrz co za debil napisał jakiś, wiecie, w takiej formie to jest odbierane, więc. Ale jak chcecie dostawać bany od moderatorów, bo chłopaki jak tutaj widzą, że takie rzeczy się dzieją, to dosyć sprawnie reagują na to i takie komentarze w zasadzie lecą po to, żeby nie robić gówno burzy, bo ktoś później może odpisać komuś, stanąć w mojej obronie, przejąć się tym i wywiązuje się taka gówno burza i jest to taka pożywka właśnie dla troli. Słuchajcie, jak chcecie, to mogę raz na jakiś czas wybierać swoje jakieś komentarze i poczytać je. Może nawet nie tyle takie typowe hejty, co może ogólnie komentarze przeglądać taką, bo ja to tak naprawdę na żywo teraz patrzyłem, znaczy wczoraj wieczorem przeczytałem kawałek tego i widziałem, co się szykuje i stwierdziłem, że nagram filmik, więc
autentycznie nie przygotowałem się do tego, nie czytałem tego wcześniej wszystkiego. Po prostu stwierdziłem, że nagram jakiś filmik, ale jeżeli chcecie takie, jakieś takie spontaniczne czytanie komentarzy, nie wiem, raz na kwartał, czy tam raz na jakiś czas, może po prostu spontanicznie dajcie znać w komentarzach, dajcie łapkę w górę, będę widział, że wam się podobało, to takie coś będzie powstawało raz na jakiś czas. No co, teraz chyba kończę nagrywanie i zabieram się, bo mam jeszcze dwa projekty dzisiaj do zrobienia, więc spodziewajcie się niebawem kolejnych filmików. Pojawi się też wydłużony vlog na kreatywnym vlogu właśnie z tego wyjazdu. On będzie trwał chyba nawet więcej, więc sam kolego Half Trader będziesz mógł się popisać, zobaczyć jak ja jestem zły, ile rzeczy żona będzie musiała, ile razy ja jej kazałem pozować do zdjęć z dziećmi. Ile razy ona te dzieci miała ze sobą. Zobaczysz to, ile razy ja miałem w ręce kamery i nic innego nie robiłem. Zobaczysz jaki ze mnie bydlak. Tymczasem, moi drodzy, pamiętajcie, peace and love, trzymajcie się i do zobaczyska w następnym odcinku. Hejka!